Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rozmów o Ciele. Dzisiejszym gościem moim i Waszym jest Ewa Budzyńska i będziemy rozmawiać o kobiecych hormonach. Ja mam takie wrażenie, że o kobiecych hormonach myśli się w takim popularnie w jednym kontekście, że kobieta jak jest nie do zniesienia, jest żądliwa, często to się zwala, że tuż przed okresem, właśnie, że to hormony szaleją. I to jest rzecz, która mnie nieustannie wkurza, jeżeli za każdym razem, może nie za każdym razem, ale niektóre osoby tak się odnoszą, że jeżeli ja coś zaczynam trochę inaczej się zachowywać, to zawsze jest, a pewnie ci uderzają hormony, bo pewnie jesteś przed okresem. Tak. I to jest takie, tak. Myślę, że chyba nie do końca prawdziwy pogląd, że za zmianę nastrojów i w ogóle za nasze nastroje są odpowiedzialne tylko poziom hormonów i że to tylko u kobiet. Ale też jestem ciekawa, jakie są twoje obserwacje w pracy z pacjentkami, czy tam klientkami, nie wiem jak to określać w swojej pracy. Że rzeczywiście hormony sprawiają, że my jesteśmy takie rozregulowane albo że wszystko nam się dzieje przez burze hormonalne. Znaczy oczywiście to nigdy nie jest takie zero-jedynkowe. Ogólnie jeżeli chodzi o hormony, to nigdy właśnie nie jest tak, a na pewno tak albo na pewno siak. To w ogóle praca z hormonami nauczyła mnie tego, że każdy może inaczej reagować, każdy może inaczej w ogóle coś robić, na każdego inaczej coś innego działa, więc to w ogóle to jest taki też roller coaster totalny. I tak, przyjęło się tak mówić, że kobiety po prostu, szczególnie przed miesiączką, ale również też w innych okresach cyklu, mogą być rozdrażnione, mogą zacząć właśnie mieć wahania nastrojów. Tutaj jeszcze wydaje mi się, że jest taka kwestia, że kobiety, jeżeli są jakieś zaburzenia hormonalne, chociażby zespół policystycznych jajników, to się tak mocno zaczynają utożsamiać z tą chorobą i chyba umysłowo jeszcze bardziej po prostu sobie wkręcają niektóre objawy. Jak najbardziej tutaj hormony mają wpływ na to, że możemy mieć kiepski nastrój, że możemy być rozdrażnione i no, czasem są takie sytuacje, gdzie po prostu zdarza się nam jakoś nadmiernie zareagować i wtedy okazuje się, że za chwilę jest miesiączka. Mogą być takie sytuacje, aczkolwiek u zdrowej kobiety nie powinno mieć to miejsca tak naprawdę kompletnie. I wtedy po prostu, jeżeli tego typu rzeczy obserwujemy, trzeba się zorientować, czy coś się nie dzieje, ale ogólnie z naszym organizmem, bo tak naprawdę kiepski nastrój może wynikać ze stanu jelit, kiepski nastrój może wynikać ze stanu tarczycy, czy każdego innego narządu, więc tak naprawdę tutaj hormony dosyć często są pokłosiem w ogóle jakiegoś innego zaburzenia. Ja tak naprawdę swoje kuracje bardzo często muszę zaczynać od poprawy pracy jelit, poprawy wchłaniania i tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o stany depresyjne, nerwice, lęki, to wszystko tak naprawdę najczęściej się zaczyna w jelitach, a później hormony są takim pokłosiem tych problemów jelitowych. Takie jest moje doświadczenie. Tak, ja myślę, że chyba to jest ważne, żeby powiedzieć, że to nie jest norma, że powinniśmy być rozdrażnione i wybuchowe przed okresem. Zdecydowanie. Ogólnie PMS, tak jak u kobiet, które żyją w pierwotnych kulturach, nie istnieje coś takiego. One normalnie się zachowują, normalnie, no wiadomo, że pewnie też chorują, też mają jakieś różne problemy, ale po prostu no, to nie jest takie, jak często usłyszymy u lekarza, jeżeli kobieta idzie do lekarza i mówi, że ma wahania nastrojów, jest wściekła przed miesiączką, albo w miesiączkę ma jakieś różne objawy typu jakieś właśnie bardzo mocne biegunki, albo bardzo ją boli, to najczęściej no, po prostu powiem prosto z mostu jest olewana totalnie. Najczęściej jest kwestia, że no, taka pani uroda, no tak kobiety mają, to jest normalne. I ja w swojej pracy edukuję cały czas kobiety, że to nie jest normalne. Trzeba szukać przyczyny po prostu. Tak, tutaj od razu mi przychodzi na myśl i o tym powiem, że mnie w trakcie nauki medycyny chińskiej uczyli,
że to, co wychodzi tuż przed okresem, to są jeszcze te rzeczy, które są niedoleczone w organizmie. Że właśnie jeżeli Dokładnie. ktoś na przykład jest przeziębiony zawsze tuż przed okresem, czuje przeziębienie, to znaczy, że ma jeszcze jakieś przetrwałe patogeny w ciele. Jeżeli właśnie jest wybuchowy tuż przed, albo strasznie wściekły, że ma ochotę wszystkich zabić, może wściekła, bo tu mówimy o kobietach, przed okresją ma ochotę wszystkich zabić, to może właśnie ma tak mocno stłumioną złość, że tylko przed okresem nie jest w stanie tego... Tak, tak. Dochodzi do głosu to. Tak, 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 więc to wiem, że też właśnie mi zwracali na to uwagę podczas nauki medycyny chińskiej, żeby zapytać, jak kobieta się czuje przed okresem, bo to też pokaże, Tak. co tam jeszcze jest do zrobienia. Ale myślę, że zaczęłaś taki bardzo ciekawy temat, że lekarze bardzo dużo, nie chcę uogólniać, ale jednak mimo wszystko i lekarze i w ogóle ludzie tak bagatelizują wiele takich Tak. objawów, które są nie potem przekazywane jako normalne, a mogą być już oznaką zaburzeń. Tu zaczęłyśmy właśnie mówić o PMS-ie i o bólach miesiączkowych, które też no, bóle miesiączkowe nie powinny występować z tego, co ja się będę wypowiadała ze strony medycyny chińskiej, Tak. że te nie powinno być bóli, możemy czuć, że się coś dzieje, bo mimo wszystko nasza macica Tak. się kurczy, ale nie powinno być bóli. Czy spotykasz się jeszcze z jakimiś takimi wierzeniami, to chyba za dużo powiedziałam, ale z jakimiś przekonaniami, No. że coś jest normalne, albo taka pani uroda, a to już wskazuje na jakieś nierównowagi w organizmie. Oczywiście, że tak. To ja codziennie się spotykam w swojej praktyce z takimi określeniami. No, ja naprawdę, tak naprawdę potrafi być określone jako normalne to, że kobieta mdleje w trakcie miesiączki z bólu, że trafia na SOR. Wow. No, naprawdę to dla mnie to też jest po prostu szok. No, ale no, to są takie ekstrema i też to jest po prostu bagatelizowane. Co jeszcze? No, taki zwykły ból miesiączkowy, gdzie no, powiedzmy ibuprofen, czy NOSPA, czy paracetamol sobie z tym poradzi. No też no, to jest normalne, praktycznie każda kobieta tak ma i tak powinno być. Tak, także tutaj też no, wahania nastrojów, czy takie jakieś zachcianki jedzeniowe. Bo często też kobiety mają problem, że no, powiedzmy sobie chcą się zdrowo odżywiać, a przed miesiączką następuje po prostu odkurzanie. I to zazwyczaj dzielą się na dwie grupy. Jedne odkurzają słodycze, a drugie odkurzają słone przekąski. Tak? Albo różne dziwne połączenia. Sama miałam taki problem. Właśnie pamiętam też dużo lat temu, właśnie przed okresem, jadłam jakąś taką białą bułeczkę ze sztuczną szynką, z majonezem i to popijałam kolą. Po prostu. Ale też odnośnie tego, co mówiłam, że właśnie przed okresem coś wychodzi, co jeszcze jest niezałatwione, to też pierwsze, co mi się kojarzy, bo podczas jednego z egzaminów przy medycynie chińskiej dostałam taki artykuł do przeczytania o ludziach z korporacji, którzy wieczorem po powrocie do domu jedzą albo się zajadają właśnie tłustymi słodyczami, albo częściej nawet takimi tłustymi posiłkami, tak jak właśnie mówisz, bułka z Tak. szynką, z majonezem, albo coś z serem, coś tak. Tak, I jakaś miałam wytłumaczyć, pizza. tak, i miałam wytłumaczyć po chińsku, jak to działa. I mówiąc bardzo oględnie, że właśnie te nasze emocje, takie stany różne stresujące, emocjonalne, to jest jakby ogień w naszym ciele, i który jest bardzo łatwo stłumić, jak się zje coś ciężkiego. Schodzi na dół. O, tak, ciekawe też bo to właśnie schodzi tak, nas na dół i znowu możemy nie czuć. Czy właśnie, czy na jakimś poziomie to nie jest to, że przed okresem mamy potrzebę zajeść, żeby nikogo nie zabić. Tak, jak najbardziej. To też może być taka kwestia. Jeżeli chodzi o takie właśnie kwestie, że wieczorem po pracy jest takie właśnie zajadanie ciężkimi rzeczami, to od strony po prostu zwykłej psychologii to jest mechanizm kompensacji, tak? Gdzie po prostu w pracy cię ciśniemy, a próbujemy no, deadline'y, asapy, te sprawy, tak? Jak już posługując się terminologią tych korporacji. To wszystko sprawia, że później po prostu musimy sobie poluzować, tak? Szczególnie dla osób już też takie trochę psychologiczne, które mają konflikt. Jeden z konfliktów motywacyjnych to jest konflikt nie chcę musieć, tak?
który jest w dzieciństwie zakotwiczony, że tak powiem, i no, często jako dzieci byliśmy zmuszani do różnych rzeczy, musieliśmy coś. W dorosłości, jeżeli właśnie to wszystko przybiera taką toksyczną formę, w dorosłości nie chcemy musieć. W pewnych obszarach najczęściej wtedy po prostu no, stajemy na wysokości zadania, na przykład w pracy, ale w domu już wtedy nic nie chcę. I wtedy żaden trening, żadna dieta, żadne, nie wiem, zajmowanie się dziećmi, żadne obowiązki, po prostu nie chcę, nie chcę. Już jest totalne odpuszczenie sobie. No i też jest kompensacja za jadanie takie, więc od takiej strony, jak tutaj umysł działa, to jak najbardziej też się bardzo pięknie łączy z medycyną chińską, bym powiedziała. Tak, bo już teraz mi wyleciało z głowy, co miałam powiedzieć. Wyszło z głowy. No i jeszcze co, wracając do tego PMS-a tak naprawdę, to generalnie tutaj mamy zachcianki, ale też od strony takiej psychologicznej, właśnie to, co mi wpadło do głowy, żeby jeszcze powiedzieć, to od strony psychosomatycznej, tak? Czyli tak jak nasze emocje, nasze traumy wpływają na ciało, to też jest czasem taka kwestia, że często właśnie na czas okresu zdarza się, że chorujemy, tak? Jakieś przeziębienie łapie. Albo właśnie wtedy, no nie wiem, jakaś tam opuchlizna, kiepskie samopoczucie, że człowiek praktycznie chce się położyć do łóżka. U niektórych kobiet to jest taka kwestia, że one tak sobie cisną przez cały czas, że tylko ten czas miesiączki jest taki, że mogą zwolnić, tak? Więc organizm sam dąży do tego, żeby wywołać różne objawy, żeby zwolnić w końcu. To też jest taka kwestia. Więc dużo rzeczy, tak częściowo hormony też wywołują takie objawy, ale dużo rzeczy kryje się w naszym umyśle albo w zaburzeniach innych narządów zupełnie. A jeżeli chodzi o takie objawy cielesne, hormonalne, czy jest coś takiego, bo ja bardziej się specjalizuję w medycynie chińskiej, więc to jest całkowicie inne podejście. Czy jest coś takiego, co powinno kobietę zaniepokoić, czuć objawy, że one są wynikiem właśnie jakiejś nierównowagi hormonalnej i wypadałoby się zająć hormonami wtedy? O, tak naprawdę są całe atlasy endokrynologiczne, powiedziała. Są całe atlasy i jest mnóstwo rzeczy, które wskazują właśnie na problemy hormonalne. Weźmy chociażby tarczyca, tak? Wygląd szyi, tak? Często spotykam się z tym, że ta przy Hashimoto ta szyja jest spuchnięta, jest taka czuła na dotyk, tak? Że tak nieprzyjemnie jest aż dotykać tą szyję. Następuje no, przy nadczynności też takie klasyczne wole następuje. Często właściwie lekarze dopiero się diagnozuje, że coś jest nie tak z tarczycą, kiedy lekarz spojrzy, że coś jest, no ta szyja jest jakaś spuchnięta, albo pacjentka powie, że no, odczuwa jakiś dyskomfort w tym tutaj, w tych obszarach. Inną rzeczą na przykład insulinooporność albo cukrzyca. Takie charakterystyczne brązowe plamy na szyi się pojawiają, albo takie pręgi też się mogą pojawiać. I to też nam wskazuje, tylko to już naprawdę jest zaawansowany stan, ale to spojrzy się tylko i można powiedzieć. Zresztą w ogóle dziewczyny, które mają zespół policystycznych jajników, nie zawsze jest tak, że mają nadwagę czy otyłość, tak? Bo część może być szczupła, mieć prawidłową wagę, nie ma tu problemu. No ale dosyć często jest tak, że jest ona, jest tutaj nadwaga i ta buzia jest taka opuchnięta, jest taka no właśnie, już też często potrafię spojrzeć na kogoś na ulicy i mówię, o, tu chyba jest jakiś problem, tak, więc to po prostu widać po danej osobie. Co jeszcze powinno zaniepokoić? Tak naprawdę powinno, no tu wiele kobiet już się do mnie zgłasza z takimi problemami, trądzik, tak, w wieku dorosłym, no absolutnie, to nie jest tylko i wyłącznie, bo często też jest bagatelizowane, na przykład, że no jak pani urodzi, to przejdzie, albo po 30 przejdzie. Ja też słyszałam takie teksty, że no co się tym przejmować w ogóle, nie? To jest tylko taki defekt kosmetyczny. Absolutnie to nie jest defekt kosmetyczny, tylko to jest objaw, którym trzeba się zająć. I najczęściej to też jest składowa kilku problemów. Najczęściej tak jak ja się spotykam, jest niedoczynność tarczycy, są problemy z jelitami, są też problemy hormonalne, więc jeżeli mamy trądzik, to trzeba szukać. Wiadomo, pielęgnacja swoją drogą, bo to też jest ważne, ale z drugiej strony też trzeba właśnie poszukać w diecie, poszukać w hormonach. Tu najczęściej jest przyczyna. Co jeszcze? Owłosienie nadmierne na ciele.
tak? Często kobiety też, jeżeli to nie jest jakieś mocne, to bagatelizują, że jakieś tam wokół sutku, sutków jakieś włoski, czy właśnie na linii brzucha, tak? Na wewnętrznej stronie ud się mogą pojawiać. Tutaj no, na rękach też potrafi się pojawiać takie nadmierne owłosienie, więc dopóki to nie jest jakieś takie bardzo mocne, to kobiety często nie zwracają uwagi albo po prostu tam wyrywają, depilują, tak, i nie ma problemu. A to też wskazuje na to, że mamy problem. No i taki sztampowy, no nadmierne wypadanie włosów na głowie. No to już wtedy, kiedy to przybiera takie większe rozmiary, no to wtedy jest taka samonapędzająca się koło, bym powiedziała, bo kobieta się stresuje jeszcze dodatkowo, że zaraz będzie łysa, wypadną te włosy, no a ten stres jeszcze dodatkowo nam wszystko zaburza. Tak jak wiemy, po prostu tutaj stres to jest jeden po prostu z głównych czynników i z którym najmniej się zajmujemy tak naprawdę, bo też często nie ma tej wiedzy, tak? Ja też w swojej praktyce edukuję, że można redukować stres i trzeba nad tym pracować. Po prostu. Tak, to są takie główne rzeczy. No tutaj na przykład jeszcze na problemy z estrogenami może wskazywać takie powiększone piersi, tak? Na przykład jeżeli te piersi były mniejsze, a w pewnym momencie się powiększyły, tak? Można też stwierdzić, że po prostu no, się przytyło i tam się powiększyły, ale to też może być związane z dominacją estrogenową. Tak samo tutaj, jeżeli nam się tam powiększą biodra, tak? Jeżeli tutaj brzuch, najczęściej no, tycie na brzuchu to jest albo kwestia problemu z insuliną, albo kortyzol, tak? Czyli problemy z nadnerczami. No mówię, tutaj jest cały atlas tak naprawdę i bardzo dużo też jest takich zaburzeń dziecięcych, tak, gdzie się analizuje też po prostu wielkość genitaliów męskich, żeńskich i też można diagnozować hipogonadyzmy, czyli zbyt małą ilość hormonów. A tutaj ta endokrynologia dziecięca też jest, no mówię, całe atlasy są. Także tu jak na dłoni tak naprawdę można zobaczyć, że są problemy z hormonami. A jestem ciekawa, z jakimi objawami głównie do ciebie się zwracają kobiety. Czyli czy jest jakiś taki częsty objaw, który właśnie sprawia, że kobiety już nie wytrzymują i zaczynają coś zrobić? Co jest takie najbardziej niepokojące dla kobiet? Mm-hmm. Bo właśnie mówisz o tych, które bardzo często bagatelizujemy, ale myślę, że na pewno są jakieś, ja to też widzę często u ciebie w praktyce, że każdy ma jakiś taki objaw, który już go doprowadza do jakiejś takiej pasji, tak, że musi. Tak, no to jest najbardziej to, wydaje mi się, że trądzik i nadmierne wypadanie włosów. To jest, na początku jest to bagatelizowane, albo, no znaczy trądzik nie jest też tak mocno bagatelizowany, tylko kobieta chce coś z tym zrobić, ale najczęściej dermatolog no, przepisuje jakieś maści, mówi, że no to normalne, że tam przejdzie, no i jest skombinowanie. Sama walczyłam z trądzikiem, no właśnie to też jest złe słowo, bo nie powinno się w ogóle walczyć, nie? Ale to też do tego doszłam dużo później, ale no po prostu taka moja walka sama jest ze sobą trwała 10 lat, zanim doszłam do ładu z trądzikiem i to też była tak naprawdę praca na poziomie no, własnej wartości bardzo dużo. Zresztą do tej pory jest tak naprawdę ta praca, więc to wszystko jest proces. Ale tak, nadmiernie wypadające włosy, jak już odwiedzą właśnie ginekologów, endokrynologów, trychologów, to trafiają do mnie. Tak, trądzik. I też po prostu zaburzenia miesiączkowania. Dosyć często mamy brak miesiączki, albo nieregularne miesiączki, czyli cykle od 40-60 dni albo okres trzy razy do roku. Problemy z płodnością to też dosyć często się zdarza, że po prostu para chciałaby mieć dziecko i, no i nie idzie i z jakiego powodu tutaj diagnozujemy. Także no i no te zaburzenia miesiączkowania tutaj też często się kobiety w końcu trafiają z PMS-em, tak? Bo nie mogą już wytrzymać ze sobą po prostu. Nie mogą. No, ale to jest ciekawe, że właśnie jak ja obserwuję, jak do mnie też trafiają kobiety z zatrzymaniem miesiączki, to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak długo czekają na to, żeby się z tym gdzieś zgłosić. Że mimo wszystko, jak z nimi rozmawiam, to nie mówię, że zawsze, ale często jest taka odpowiedź,
że w sumie to mi było na rękę, bo było, jest wygodnie, że miesiączki nie ma, a dopiero jak mi się zaświeciło w głowie, że może bym chciała zajść w ciążę wkrótce, to wypadałoby się tym zająć, więc... Tak, tak. No to też różnie bywa. Jeżeli chodzi o zatrzymanie miesiączki, to różnie. Czasem właśnie panie trafiają do mnie po 2 latach, 3 latach, tak. Albo najczęściej jest tak, że nie ma miesiączki, lekarz daje po prostu hormonalną terapię zastępczą, no i tak sobie jest i jest zadowolona, że ma jakieś krwawienie, bo to ciężko nawet miesiączką nazwać. I to też wynika z jednego faktu, że tak naprawdę kobieta nie wie, jak ważna dla kobiecego zdrowia jest owulacja. Tak, jakim ważnym wydarzeniem to jest i jak to jest po prostu niezbędne, żeby zachować zdrowie. To kobiece po prostu, żeby no, samo sobie zdrowie zachować, bo owulacja nie jest, no wydaje się, że owulacja no tylko i wyłącznie do prokreacji służy. Nie, absolutnie nie. Owulacja jest do tego, żeby kobieta była zdrowa, bo dzięki temu odpowiednie ilości hormonów się wydzielają, dzięki temu nie ma zaburzeń hormonalnych, nie ma tej nierównowagi i po prostu dzięki temu kobieta dobrze się czuje i po prostu kiedy jest zanik miesiączki, to na pewno nie ma owulacji. I tylko idziemy w stronę choroby, tak naprawdę. I no z tego faktu no też o tym edukuję tak naprawdę, że owulacja to nie tylko jest do zrobienia dziecka. To jest niezbędny element kobiecego życia. Czyli jednak no, jest, że my mamy trochę tą bardziej skomplikowaną sprawę i też często słyszę od kobiet taki trochę wyrzut, że kobiety mają trochę trudniej, bo mamy ten cykl. Nie mamy czegoś takiego, że żyjemy, że codziennie czujemy się tak samo, tylko że jednak w jakiś sposób ten cykl na nas oddziaływuje. I mam takie pytanie, czy zauważyłaś coś takiego rzeczywiście, bo w każdym momencie cyklu są trochę inne te hormony i czy jest tak, że w którymś momencie cyklu, biorąc pod uwagę, jakie hormony powinny wtedy występować u nas, których mniej, których więcej, jest na przykład lepiej ćwiczyć, czy lepiej się skoncentrować, są jakieś takie, tak, że lepiej są... jakoś się tak zaplanować miesiąc, mając plus minus regularne cykle, kiedy sobie wiedzieć, że mamy zwolnić, bo wtedy nam jest trudno się skoncentrować, a kiedy możemy sobie przyłożyć trochę więcej pracy, bo wiemy, że będziemy miały więcej energii. Tak, są takie wytyczne. Jeżeli ten cykl jest regularny i wszystko jest ok, to tak naprawdę najbardziej, jeżeli przynajmniej chodzi o treningi czy ilość pracy, najlepiej jest to zaplanować właśnie po miesiączce, tak? Tuż po miesiączce do owulacji będziemy najbardziej wydajne. Wtedy można robić cięższe treningi, wtedy właśnie można zaplanować sobie więcej pracy, można sobie dorzucić trochę więcej. Po owulacji ten jeszcze przez ten tydzień też jest ok, zazwyczaj dobrze się kobiety czują, a tak tydzień przed warto trochę zwolnić, tak? I wtedy warto zaplanować lżejsze treningi, jakąś regenerację, tak? Oczywiście regeneracja powinna być cały czas też, nawet przy tych cięższych treningach, wiadomo, bo tu też różne ekstrema spotkałam, ale generalnie warto przed tą miesiączką po prostu zadbać o siebie. Tak? Samą miesiączkę też różnie bywa. Ja na przykład właśnie kiedy dostaję okresu, to dostaję jakieś mocy, bo tak na 2-3 dni przed to jakieś takie jest właśnie. Trzeba też popatrzeć, poobserwować siebie, popatrzeć, czego ciało potrzebuje i reagować, tak? Bo tu mogę dać jakieś wytyczne, ale każdy też jest indywidualny. Niektóre kobiety po prostu w pierwszy, drugi dzień miesiączki potrzebują jednak też odpocząć, zregenerować się, zadbać o siebie. Ja na przykład dostaję jakiegoś kopa energetycznego i wtedy mogę najlepsze treningi robić w pierwszy dzień miesiączki, tak, po prostu, więc i część kobiet ma tak, część kobiet ma tak, więc tutaj też trzeba indywidualnie dostosować, ale ten właśnie taki tydzień przed okresem to jest czas, kiedy po prostu trzeba nieco zadbać o siebie, pomyśleć o sobie, bo po prostu spadają te, jeżeli nie doszło do zapłodnienia, spada poziom estrogenu, spada poziom progesteronu i można się poczuć troszeczkę, no troszeczkę gorzej, mieć troszeczkę mniej paliwa, ale no nie powinno być to takie ekstremum, jak zazwyczaj nam się przedstawia, że to jest normalne. Tak, bo od razu też jak mówisz o tym, że właśnie niektórzy trenują te pierwsze dni okresu, a niektórzy leżą, to mi się przypomina to, co się mówi w medycynie chińskiej, że są takie 3 najważniejsze momenty w życiu kobiety, kiedy powinna bardziej o siebie zadbać, odpocząć i właśnie skupić się na sobie, dobrze jeść wtedy i właśnie zadbać w ogóle o całą siebie i wtedy
będzie cieszyć się zdrowiem, że zaniedbanie się w tych momentach potem może się okazać jakieś problematyczne i być tak. przyczyną chorób. To jest właśnie okres, ale z drugiej strony myślę, że od razu mnie przeszło do następnego okresu, kiedy kobieta powinna bardzo o siebie zadbać i myślę, że to jest taki czas, o którym bardzo mało się mówi i kobiety nie wiedzą, co wtedy robić, to jest czas połogu. O tak. Czyli te pierwsze 6 tygodni no. po porodzie, bo wiem, że ty też jesteś matką, ale z drugiej strony właśnie jak to widzisz ze względu kobiecego organizmu. Co wtedy się dzieje, bo myślę, że właśnie za mało się mówi kobietom, żeby były świadome, jak ta huśtawka hormonalna podczas porodu i po porodzie to z nami robi i w jaki sposób wtedy najlepiej o siebie zadbać. Oj, tak naprawdę, no właśnie bardzo mało się mówi o połogu i muszę przyznać, że sama jak zostałam mamą, to wiele rzeczy za pierwszym razem mnie zaskoczyło. Zresztą za drugim razem, mam dwoje dzieci, za drugim razem też, bo ten poród zakończył się wtedy cesarskim cięciem, więc też wtedy miałam inne problemy. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o połóg, to o czym trzeba pamiętać, to w ogóle się o tym nie mówi. Na przykład tuż po porodzie może się pojawić taki stan, właśnie są tak duże wahania hormonalne, tak to wszystko spada w ogromnym tempie, że mogą się pojawić takie drgawki. Ja właśnie będąc z córką w szpitalu, bo byłam z nią kilka dni dłużej w szpitalu i któreś nocy mnie po prostu zaczęło telepać. Ja myślałam, że ja mam jakąś temperaturę i w ogóle nie byłam w stanie, ja się leżałam pod kołdrą i mnie tak telepało, a później gdzieś doczytałam właśnie gdzieś w jakimś tam angielskim opracowaniu, że tak może być, tak może się zdarzyć i to w ogóle był dla mnie szok. Ja myślałam, że już się zaraziłam jakimś paskudstwem w tym szpitalu. Już, ale no po prostu to przeszło, więc takie rzeczy mogą się zdarzać. Proszę się teraz przerwę, no. ale to jest właśnie rzecz, o którym ja też mówię kobietom w ciąży, żeby się przygotowały na to, że po porodzie może mogą cię trochę trząść, telepać. Mm. Ja znowu mówię o kwestii drżeń neurogenicznych, czyli tego, co troszeczkę robimy, no. że to są, mimo wszystko poród jest bardzo dużym wysiłkiem z jednej strony, tak. żeby potem upuścić to napięcie z ciała, które powstało podczas porodu, ale również drżenia neurogeniczne występują, żeby zrównoważyć poziom hormonów we krwi. Mhm. Też się zdarza, że jak po prostu nagle nam kortyzol czy adrenalina wskoczy, oczywiście w czasie porodu są inne hormony, ale normalnie na co dzień, jeżeli rzeczywiście bardzo nam poskoczy ta adrenalina do góry i kortyzol i potem w końcu jesteśmy już po wszystkim, to drżenia występują, żeby to wszystko zrównoważyć. I to nie zawsze tylko po stresujących wydarzeniach, ale również po takich, w których jesteśmy bardzo mocno podekscytowani, bo to też jest wyrzut po prostu różnych hormonów i zaczyna się potem trząść. Więc myślę, że tak, to jest bardzo, bardzo ważna informacja dla wszystkich kobiet, że to, że się trzęsiecie po okresie, to jest, Boże, po okresie, po porodzie. Po porodzie. Po porodzie to jest normalne. To są normalne właśnie i ze względu, i tak jak mówisz, właśnie przy tym wyrównywaniu się hormonów, jak i ze względu na wysiłek, który został podjęty. Dokładnie, także to było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo się nigdzie o tym nie mówi. Zresztą w ogóle właśnie o połogu jeszcze, znaczy wydaje mi się, że trochę już zaczyna się to zmieniać, że są dule, tak, są właśnie kobiety, które zajmują się kobietami po porodzie, też tak opiekują się. No jednak to jest wszystko w powijakach i właśnie kobieta staje przed tym, no myśli, dobra, ciąża, poród i już po tym porodzie będzie, a te 6 tygodni, tak naprawdę pierwsze kilka miesięcy po porodzie, szczególnie po pierwszym dziecku, no jest takim po prostu wywróceniem świata do góry nogami, też nauczenie się karmienia tego dziecka też potrafi być stresem nieraz, zwłaszcza, że lekarze też tak bardzo naciskają często na no dosłownie pasienie tego dziecka jak tucznik, tak? Ja sama się z tym zatknęłam u córki, bo była wcześniakiem, mało ważyła, no i po prostu było takie pasienie. Ona przyrastała, ale niewystarczająco do ich standardów i miałam z tego tytułu różne problemy i po prostu, i właśnie mi też dało to, kojące było określenie jednej z moich koleżanek, gdzie po prostu dziecko to nie jest tucznik, tak? Więc jak przybiera, jest okej, jest zdrowa. No wiadomo, jeszcze takie inne wskaźniki, że dziecko jest zdrowe, jest zadowolone, tak?
więc po prostu tak jak intuicja mówiła, że wszystko jest ok, bo kazali oczywiście tam dokarmiać i tak dalej, więc no o czym jeszcze trzeba pamiętać w połogu, że właśnie to nie jest czas, żeby robić figurę i dojść do siebie po porodzie w 4 tygodnie i muszę się pokazać na Instagramie czy Fejsie, jaka jestem szczupła po porodzie. Absolutnie, to może nawet zająć rok czy 2 lata. Dajmy sobie ten czas, żeby się zregenerować, żeby odpocząć. Warto zaangażować kogoś do pomocy, jeżeli tylko mamy taką możliwość, żeby pomógł, żeby chociaż ugotował ten obiad wartościowy. Tak, po porodzie, no to wiadomo, takie lekkostrawne rzeczy, szczególnie po cesarskim cięciu, tak jak ty mi właśnie radziłaś, nie? Żeby jakieś właśnie zupki, zupy, kremy, jakieś gularzyki, takie delikatne, żeby to było lekkostrawne, przyjemne dla jelit, żeby zaczęły też ponownie pracować, szczególnie po cesarskim cięciu, tak? Ale i po zwykłym porodzie też trzeba po prostu dać tym narządom wewnętrznym wrócić na swój stary układ i żeby wszystko podjęło pracę ponownie na, no, no w starym trybie, tak? Więc to jest ważne. No i przede wszystkim właśnie odpoczynek. Odpoczynek, a nie, że dziecko śpi i lecę po prostu na szmacie przez cały dom. Trzeba wykorzystać. A trzeba wykorzystać, tak? Dziecko śpi, to ja też śpię. Ale to, no to każdy też musi dojść u siebie do takiej równowagi, bo ja bardzo dużo obserwuję problemów u kobiet, ale nie tylko, że nie potrafimy odpoczywać. Zresztą ja też byłam człowiekiem, który nie potrafił odpoczywać. Do tej pory muszę sobie planować odpoczynek, zaznaczać w kalendarzu, bo inaczej mogę się tak zakręcić, że nie będę odpoczywać, tak? A jeżeli chodzi właśnie o połóg i kwestie hormonalne, czy widzisz jakiś związek depresji poporodowej z jakimś właśnie nierównowagą hormonalną, czy można w ten sposób jakoś od strony ciała, to nie tylko od strony umysłowej, psychicznej wytłumaczyć to, co się dzieje u kobiety, czy to jest wynik właśnie jakichś hormonów, bo się mówi, że kobietę cię w czasie porodu i po porodzie to ma taki wyrzut hormonów, które sprawiają przywiązanie do dziecka, że nie ma cię pokochać swoje dziecko, ale wręcz część kobiet z tego, co obserwuję, ma całkowicie jakby odmienne poczucie po porodzie i czy to jest normalne i czy to przechodzi samo, czy w jakiś sposób trzeba się tym zająć? Generalnie tak, po porodzie, no wiadomo, tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o przywiązanie do dziecka i taki instynkt macierzyński, no to tutaj odpowiada poziom oksytocyny, z którym nieraz tak naprawdę dosyć często jest problem, bo jeszcze przy okazji porodu, no to, no ale ile jest takich sytuacji, że obecnie są porody wywoływane, podaje się tą oksytocynę najczęściej, tak, bo jest, prawdopodobnie problem już był wcześniej. W ogóle za granicą, na zachodzie, to właśnie często takie stany depresyjne, stany takie problemów socjalnych, że właśnie człowiek się odcina od innych ludzi, to jest, no, za to odpowiada oksytocyna i to się leczy hormonoterapią oksytocyną. W Polsce niestety taka terapia nie jest dostępna, także może kiedyś. Kiedyś była, wycofali. Więc tutaj bardzo prawdopodobne, że już wcześniej, przed ciążą był problem, dlatego tak bardzo ważne jest, jeżeli przygotowanie do ciąży, zbadanie poziomów hormonów i maksymalne po prostu no, wyrównanie tego wszystkiego, zanim dojdzie do zapłodnienia po prostu, bo później no, tutaj też może być takim pokłosiem tarczyca, że no, dużo kobiet ma problemy z tarczycą, później w ciąży jakieś euteroksy, te sprawy, a później często też dochodzi po ciąży do poporodowego zapalenia tarczycy i to też predysponuje nas do takiej depresji poporodowej, więc mamy oksytocynę, mamy tarczycę, jeszcze jeden czynnik, ogólnie estradiol, no w ogóle estrogeny, ale estradiol najbardziej wpływa na pracę mózgu, wpływa na syntezę neuroprzekaźników odpowiednich, czyli między innymi serotoniny, dopaminy, GABY, tak? I tutaj tak naprawdę ten spadek silny estrogenów może wpłynąć na to, na pojawienie się depresji i progesteron. Progesteron tak naprawdę jest neurosteroidem, też się go nazywa, też ogromnie wpływa na pracę mózgu,
i na no jego niedobór wpływa na stany depresyjne, a tutaj też właśnie taki ogromny spadek progesteronu, zwłaszcza jeżeli ciąża była wcześniej, był problem z poziomem progesteronu, ciąża była podtrzymywana na luteinie czy dufastonie, bo często, bardzo często też są takie problemy. Później, no później ta kobieta nie ma tej luteiny, dufastonu i później jest właśnie też ten problem, więc to bym powiedziała cztery takie główne czynniki, czyli estrogeny, progesteron, oksytocyna i tarczyca. To jest takie Ale główne. Co właśnie, co zrobić, jeżeli już kobieta czuje, że ma tą depresję poporodową, jeżeli czuje, że to jest mocne obniżenie nastroju, powiedzmy tak, po porodzie, to jedno właśnie powiedzieć, że to nie jest nic nienormalnego, znaczy to jest, może się tak czuć, żeby sobie nie wyrzucać, tak, że coś jest nie tak, tylko właśnie co kobieta w takim momencie powinna zrobić? Czy do kogo się udać? Czy do endokrynologa, czy bardziej po wsparcie psychoterapeutyczne? Wydaje mi się, że warto sięgnąć jej z jednej i z drugiej strony, tak? Ja muszę przyznać, że po drugiej ciąży praktycznie miałam takie stany depresyjne i naprawdę mi było bardzo ciężko i pół roku po porodzie po prostu udałam się na terapię i to był jeden z czynników, który pomógł mi się wyciągnąć, tak powiem, z tego całego dołka i z tego kiepskiego nastroju, ale jednocześnie też starałam się pracować tak naprawdę nad dietą. Czy endokrynolog tutaj pomoże? No oczywiście może pomóc zdiagnozować, co się dzieje, na jakim tutaj polu mamy problemy, chociaż najczęściej to, co zleci, to jest tarczyca, tak, wątpię, żeby tutaj badał oksytocynę, tak, ale jeżeli mamy takie typowe objawy, właśnie kwestie oksytocyny, to można też to działać poprzez redukcję stresu, tak naturalnie, ale i poprzez dietę, tak, tutaj wspierając się, więc myślę, że warto też się udać do dobrego dietetyka czy naturopaty, który po prostu wyrówna te niedobory hormonalne, bo tutaj jeżeli, no możemy oczywiście też udać się do endokrynologa i wtedy na przykład jeżeli jest problemy na poziomie progesteronu, to jest dosyć łatwo jakimś dufastonem, chociaż tutaj też z drugiej strony można przesadzić. Najczęściej po dufastonie jest tak, że jest za duża dawka progesteronu i kobieta chociażby tyje, czy jest bardzo senna. Tak, to typowe objawy nadmiaru progesteronu. Więc tutaj też odpowiednia hormonoterapia jest trudna, tak naprawdę jest trudna i mało lekarzy w Polsce, muszę powiedzieć, że potrafi ją zastosować odpowiednio. Więc tutaj no, do endokrynologa warto się wybrać po próbę diagnozy, bym powiedziała. A co dalej z tym robić, to na pewno bardziej bym się udała do dietetyka, do naturopaty, do specjalisty medycyny chińskiej, tak, akupunktura też, tak jak pewnie masz doświadczenie, świetnie daje radę przy zaburzeniach hormonalnych. To tak podsumowując, jeżeli czujemy, że mamy jakieś objawy też z nierównowagi hormonalnej, to z jednej strony pójście do endokrynologa jest też dobrym wyjściem, ponieważ można, bo tylko lekarz jest w stanie postawić diagnozę, czyli dowiedzieć się, co jest, ale warto to potem uzupełnić, że tak powiem, od dwóch stron, bo tak wychodzi. Czyli z jednej strony pójść do kogoś, kto się zajmuje czy żywieniem, czy jakimiś naturalnymi metodami zrównoważenia hormonów, ale z drugiej strony od strony naszej psychiki też warto się tym zająć, bo to nie jest takie, że jak się zajmiemy tylko psychiką i pójdziemy do psychoterapeuty, to nam wszystko zniknie, bo często widzę takie dwa różne krańce. To nie jest tak, że jak się zajmiemy tylko psychiką, to nagle będziemy zdrowi i z drugiej strony jak zaczniemy dbać o siebie i dobrze jeść i jakieś suplementować, to też jak nie zadbamy o psychikę, to też nie do końca będziemy dokładnie zdrowi. Tak, tak, dokładnie. Tutaj trzeba zająć się całościowo, tak? Po prostu no, nasza psychika bez ciała nie istnieje, tak samo ciało bez psychiki też nie funkcjonuje, więc po prostu dlatego też tak zwracam uwagę na kwestię pracy z emocjami, pracy z ciałem i pracy po prostu z psychiką, z przekonaniami, z traumami swoimi przeżytymi, bo często nawet nie zdajemy sobie sprawy tego, jakie przeżyliśmy traumy w dzieciństwie, bo wydaje się, że no, to dzieciństwo było okej, okay, tak? I to było normalne. Nie zdajemy sobie z tego sprawy kompletnie, a tutaj dobry terapeuta jest w stanie to uświadomić i odpowiednio przepracować. I od razu też jest bardzo, no, dużo łatwiej dojść do ładu, dojść do równowagi hormonalnej, więc ja w swojej praktyce bardzo często zwracam na to uwagę i odsyłam po prostu osoby na terapię.
Dokładnie. Ja też jako akupunkturzysta często twierdzę, że pracuję jako wsparcie psychoterapii. Od dwóch stron jest dużo łatwiej. Dobrze. Dziękuję Tobie, Ewa, za rozmowę. Dziękuję również za zaproszenie. A Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, swoje własne przemyślenia, doświadczenia, to tradycyjnie albo w komentarzach pod filmikiem, albo też, jeżeli czujecie inną potrzebę, to jak najbardziej w wiadomościach prywatnych również czekam na wszelkie Wasze właśnie przemyślenia i doświadczenia związane z tym filmem. Będę wdzięczna, bo wtedy widzę, czego jeszcze chcecie, o czym chcecie więcej posłuchać i co Wam pasuje. Także dzięki i do zobaczenia następnym razem.